inteligencja, która daje jakieś jakby rozkazy innym urządzeniom. Sztuczna inteligencja na przykład u robota, że myśli praktycznie tak jak my. Sztuczna inteligencja to jest android. Powiedzmy maszyna, która może sama myśleć, decydować za siebie i nie trzeba jej programować. Jest to taki program, który pozwala na przykład urządzeniowi uczyć się nawyków jego właściciela lub na przykład być sterowanym głosem lub ruchem. Na przykład mają niektóre roboty, żeby mogły się poruszać, czasami skręcać, a nawet wyłączają się same z siebie. Pewne roboty, pewne urządzenia, które potrafią myśleć jak ludzie i się zachowywać jak ludzie. Beton służy na przykład do robienia dróg albo na przykład domów. Do budowania domu. Beton służy do zaklejania dziur różnych w ścianach. Do utrzymywania pięter, do tworzenia pięter. Żeby zapełnić dziury w ulicach. Betonem czasami się zalewa różne konstrukcje. Beton do budowania fundamentów, powiedzmy. Służy do zlepiania cegieł. Połączenia ciepłego powietrza z zimnym. To są ładowania elektryczne, które powstają wskutek ocierania się chmur. Błyskawice biorą się z natężenia w chmurach. Błyskawice to wyładowania atomów. Jest chmura, jedna ciężka, druga też, albo lżejsza i się zderzają. To wtedy powstaje napięcie elektryczne i wychodzi z tego błyskawica. Kręci się i raz z tej strony będzie słońce, a z tej ciemno i tutaj noc, a tutaj dzień. I słońce wschodzi wtedy, kiedy Ziemia, tam gdzie jesteśmy my, zaczyna się powoli obracać tak do słońca, że nagle słońce wschodzi. Ponieważ Ziemia wykonuje ruch wirowy. Bo Ziemia się obraca. Ponieważ Ziemia się obraca wokół własnej osi, co sprawia, że raz jedna połowa jest ustawiona do słońca, a raz jest ustawiona w drugą stronę. Ponieważ mają pod podkładem, najczęściej jest pusto, albo mają jakieś środki ciężkości po bokach. Ponieważ w ich środku jest powietrze, które je unosi na wodzie. Bo mają taki specjalny kształt, taki. Bo są ustawione w specjalny kształt. Statki nie toną dlatego, że są równoważone.